Dzień doberek, dzień doberek. Vlogmas dzień 20. Tak, tak, jeszcze tylko 4 dni zostały do świąt, więc podejrzewam, że teraz zaczyna się już gorączkowe ostatnie przygotowania. Ja sobie trochę, wiecie, rozłożyłam to wszystko w czasie, więc aż takiej gorączki nie będzie, co nie znaczy, że nie mam jeszcze całe mnóstwo rzeczy do zrobienia. No i będę musiała to zrobić. Ale dzisiaj rozpoczynamy vlog od kalendarzy. Herbatka zrobiona w kubusiu. Mój zięć ma kubuś na imię. Rozpoczynamy od kalendarza. Wczoraj były gumeczki, które przypadły Sońce i był też podkład pod oczy. A cóż mamy dzisiaj? Już Wam pokazuję. Gdzie mamy 20? Dwadzieścia jeden, 22. Na pewno już widzicie, 23. A, tu jest. I też jest taka cieńka, więc może być tak, albo kredka, albo pędzelek, chociaż on już był, albo taki cienki, to może być też pilniczek. Więc zobaczmy, co to mamy. Słuchajcie, nic nie mamy, więc podejrzewam, że się tu gdzieś coś przesunęło. Wydobyłam i zobaczcie, miałam rację. Taki pilniczek. Szaleństwa nie ma. Słuchajcie, szaleństwa nie ma, bo ja jak idę do kosmetyczki, to zawsze dostaję komplet pilniczków, który był używany do mojego manikiru. Więc pilniczków to ja mam po kardy. No ale był to był. Okej, i to jeszcze dochodzenie trzeba było zrobić. Pilniczek jest malutki, ale to też można go sobie włożyć do torebeczki, jak się czasami nam coś przydarzy z pazurkami, to będziemy mieć pod ręką. Więc tak. Ciekawa jestem, co nam dadzą 24 grudnia, no bo powinno być coś fajnego. Dobra, pilniczek sobie schowamy i przechodzimy do kalendarza z pierdółkami, świecidełkami. No i tu może być poprzesuwane wszystko, bo się spodziewam, bo wiozłam ten kalendarz do mamuni, on się przewracał na wszystkie strony, więc tutaj może być różnie. Ale jest coś, jest, już widzę. Słuchajcie, już widzę, że coś jest. O, kolczyki. Już pokazuję co. Ja mam na sobie dzisiaj te kolczyki, te prezenciki. A tu są też bardzo ładne kolczyki, też świąteczne. I to są takie wianuszki. Widzicie? Takie wianuszki. Bardzo fajne. Kochani, dzisiaj, jak wy to oglądacie, to wczoraj pyknęło 5000 subskrypcji. I wiecie, że ja obiecałam na 5000 subskrypcji. Ten zimowy obraz, który namalowałam. Więc jest super, bo w związku z tym, że można jeszcze wysłać ten obraz przed świętami i chciałabym, żebyście go przed świętami otrzymali, to losowanie zrobimy jutro, kochani. Jutro robimy losowanie,
i musi się ta osoba zgłosić jutro i jutro wysyłam ten obraz, żeby on jeszcze przed świętami do Was dotarł. Więc pod tym odcinkiem, kochani, w komentarzu piszcie słowo obraz. Osoba, która napisze w swoim komentarzu pod tym odcinkiem obraz, jutro będzie brała udział w losowaniu. Popatrzcie, mój wieniec, który tutaj stał, poszedł chwilowo w odstawkę, bo dostałam takie piękne róże od męża. A tutaj udekorowałam jeszcze, zobaczcie, lampę i powiesiłam tutaj jodełkę. Takie bomby wielkie i takie aniołki ze skrzydlatymi, z pierzastymi skrzydełkami. Jakieś koty mi się tam kłócą, widzę, słyszę właściwie. Więc tak, kochani, tak to wygląda. Ale różyczki na razie tutaj zajmują czołowe miejsce. A potem to się pewnie jeszcze zmieni. Moja choineczka ma akurat tutaj taki program. Muszę to zmienić. O. Choineczka sobie tutaj w dalszym ciągu stoi i dolewam jej wody tam, do tej miseczki. Pije chętnie, więc nie ma strachu, że igiełki jej pospadają i że dosiadnie wytrzyma, bo widzę, że na pewno wytrzyma, a jest taka, no jest inaczej, jak jest żywa jednak. Moje ozdoby. Tutaj na razie stoją te świeczuszki. Tutaj jest taka dekoracja póki co. A ja szykuję w tej chwili tutaj stół, bo zamierzam zrobić kokosanki dla mojego męża. Jestem dzisiaj tak podekscytowana, że unoszę się na wysokości lamperii, a to za sprawą tych 5000, które wybiły na moim kanale. Tak Wam dziękuję, że daliście mi tak pozytywną energię i tyle radości przed świętami. Będę to w tym odcinku chyba dziękowała Wam za to częściej niż reklamy się włączają. Ale co chcę Wam dzisiaj pokazać? Wiecie, mój mąż jest na diecie ketogenicznej, unika cukru i mąki jak ognia. Nie stosuje też żadnych słodzideł, ani nic z tych rzeczy, więc zrobię dla niego dzisiaj kokosanki. Kokosanki bez cukru, bez mąki, z dwóch składników. W związku z tym, że od pieczenia śnieżki zostały mi białka, bo jak wiecie, do śnieżki używałam tylko żółtek, białka czekały sobie w zimnej lodówce i teraz z nich upiekę kokosanki. Mam tutaj białka od 4 jajek i 20 deko wiórków kokosowych. Nie ma prostszej rzeczy. Po prostu białka przelewam sobie do misy. Wrzucę jeszcze sztyptę soli i musi się to ubić, kochani, na
mamy już dobrze ubitą pianę, więc teraz już wsypujemy wiórki. I musimy to całość bardzo dokładnie, ale też i powoli wymieszać. Jak mamy tak wymieszane, to musimy teraz na blaszkę powykładać łyżką takie mini ciasteczka. Uszykowaną blachę wkładam do piekarnika i będę obserwowała. One po prostu mają się ładnie zezłocić. Ciasteczka upieczone upiekły się na taki rumiany kolor. Tutaj ja zrobiłam w sumie jeszcze jedną porcję, więc będę miała, już tu część przełożyłam do puszki, za chwilę te przełożę, ale kochani, zrobiłam sobie też, jak widzieliście, pyszną kawkę, bo muszę zrobić degustację. Degustację każda kucharka powinna zrobić, więc ja robię. Bardzo dobre. Ja je robiłam już w zeszłym roku, ale niezmiennie dobre. Jeżeli ktoś nie je mąki, nie je cukru, to to jest super, super alternatywa na ciasteczka. Bo wiórki kokosowe, one są z natury delikatnie słodkie, więc tutaj nie potrzeba kompletnie nic, a komuś, kto nie używa cukru, to i tak one się będą wydawały słodkie. Są pyszne. Uwielbiam. Kawka. Wspaniałe. Ja sobie tutaj poprzekładam. Mam taką świąteczną, fajną puszkę. Kiedyś ją parę lat temu kupiłam. Ja myślę, że one się może tutaj zmieszczą. Byłoby dobrze.
Albo się zmieszczą, albo się nie zmieszczą. Popatrzcie, mam pełną puszkę ciasteczek. My mamy pierniczki, a mój mąż będzie miał kokosanki. Pamiętajcie tylko, żeby dobrze wystygły. Teraz mogę je zamknąć i już za długo nie będą czekały, bo święta tuż, tuż. A ja sobie w tej chwili wypiję tą przepyszną kawkę, bo zrobiłam sobie ją z pijanką, a co? I przypominam, żebyście pod tym filmem napisali słowo obraz. Ja będę, kochani, jutro zbierała te komentarze i jutro też ukaże się króciutki filmik z losowania, żeby to jak najszybciej wysłać, bo jest jeszcze nadzieja, że dojdzie do Was, do kogoś z Was to przed świętami, a ja bym się bardzo cieszyła, gdyby tak było, bo to zawsze jakaś drobna przyjemność. Na tym dzisiaj, kochani, kończę ten vlog. Delektuję się pyszną kawą. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i do jutrka. Pa, pa!